po ich weryfikacji stwierdził, że rzeczywiście Mariusz Kamiński, również pan Wąsik i ich podwładni naruszyli prawo, robiąc operację przeciwko Andrzejowi Leperowi w kontekście właśnie tej tak zwanej afery gruntowej. Co wydarzyło się dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Warszawie, jest kompletnym bezprawiem. Szanowni Państwo, koalicja 13 grudnia zaplanowała ten dzień jako ogromny atak na to, co na demokrację. Sąd Najwyższy nie widział wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Procesu. Były dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, że prezydent, udzielając tam prawa łaski, korzystając z prawa łaski, działał zgodnie z prawem. Miał prawo to zrobić. Sąd Najwyższy nie widział tego wyroku. Nie chciał widzieć. Uznajemy, że było to działanie polityczne. Szanowna Pani, bardzo nieładnie Pani przeszkadza w wypowiedzi mojego kolegi. Nie rozmawiamy. Państwo ze mną. Ale szanowna pani, to jest po prostu to, co wymiar sprawiedliwości zrobił z tą sprawą, jest jedną wielką kompromitacją. To jest sprawa sprzed 16 lat. Jak wspomniał mój zastępca ówczesny Maciej Wąsik przed chwilą, w tej sprawie zapadały różne orzeczenia różnych sądów. Pierwsze orzeczenie było umorzeniem sprawy z powodu braku cech przestępstwa w naszym działaniu. Kolejny wyrok tego samego Sądu Rejonowego w Warszawie, wydany przez politycznego fanatyka, bo tak to trzeba określić, który nie jest na szczęście już sędzią, był wyrokiem bezwzględnym. Jednocześnie zwracam uwagę opinii publicznej, jest to fakt już znany i udowodniony, że w trakcie procesu ten sędzia spotykał się z oficjalnym, ówczesnym przedstawicielem Platformy Obywatelskiej, ekspertem w Komisji do Spraw Służb Specjalnych Piotrem Jemczykiem, poza salą sądową, pokątnie. I to już powoduje, że ten wyrok wydany w tamtym czasie budzi najwyższy dystans co do legalności jego wydania. Pan prezydent wydał zgodnie ze swoimi konstytucyjnymi atrybucjami orzeczenie w tej sprawie. Został w wyniku tego sąd okręgowy umorzył postępowanie w tej sprawie, a następnie Sąd Najwyższy, Izba Karna, zanegowała kompetencje konstytucyjne pana prezydenta mimo dwóch orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. To jest po prostu kompletny absurd. Staliśmy się zakładnikami dywagacji konstytucyjnych, prawniczych i tak dalej. Ta sprawa jest zamknięta. Dzisiejszy wyrok jest bezprawny. Z tego, jak wyglądała ta rozprawa. Pytamy pana o to, co dalej. Czy jeśli zostaną państwo wydarzone, czy mogę dokończyć pytanie? Ale pan przerwał. Mogę dokończyć pytanie? Dziękuję serdecznie. Jeśli zostaną panom wygaszone mandaty, to czy panowie się do tego zastosują? Czy będą dalej tutaj przychodzić do Sejmu i próbować pełnić swoje obowiązki? To, co zrobimy w takiej sytuacji bezprawnej, będzie naszą decyzją. I w odpowiednim momencie podejmiemy odpowiednie działania. Natomiast jesteśmy przekonani, że pozbawienie nas mandatów, co być może jest celem koalicji 13 grudnia, jest bezprawne. Rozumiem, że jeśli sami mogę, panowie się nie jeszcze coś... będziecie czekać na doprowadzenie. Proszę nie zadawać absurdalnych pytań. Mamy mandaty poselskie, jesteśmy posłami. Chciałem jeszcze powiedzieć tak, że w tej głównej sprawie gruntowej dwukrotnie sąd skazywał oskarżonego Piotra R. i Andrzeja K. na kary więzienia. I w uzasadnieniu twierdził, że wszystkie działania CBA były zgodne z prawem. Że dowody zebrane były zgodnie z prawem. Oczywiście nie ma prawomocnego wyroku, bo jeden z bohaterów afery gruntowej uciekł z Polski i nie może go sąd odnaleźć. Natomiast chciałbym podkreślić, że były dwa orzeczenia sądu, gdzie sądy odnosiły się, że działania CBA były zgodne z prawem. Dzisiaj Sąd Okręgowy próbuje przypisać nam nieprawne działanie. To absurd. Dobrze, to tylko błąd 16 lat temu. Panowie, a czy nie mogło być tak, żebyście poczekali do wyroku? Wtedy prezydent by was prawomocnie ułaskawił bez dyskusji. Szanowna pani, są dwa powody. Szanowna pani, że trzeba i do siebie, że trzeba było poczekać. Jest pani bardzo niegrzeczna, szanowna pani. Ja rozumiem pani przekonania polityczne. Pani też jest jakby częścią tego establishmentu rządnego krwi i odwetu.
prostu. Wiem, że pani akurat bardzo chętnie widziałaby mnie w więzieniu i przyjmuję do wiadomości to. Przyjmuję, proszę nie przerywać. Proszę nie przerywać. Przyjmuję do wiadomości, że różne działania nielegalne i bezprawne mogą być wobec mojej osoby podejmowane. Chcę państwu jasno powiedzieć. Mamy takie czasy, jakie mamy. Koalicja 13 grudnia rządzi. Łamane będą prawa człowieka i z pełnymi konsekwencjami. Będą więźniowie polityczni w Polsce, dzięki również takim zachowaniom jak pani redaktor. Było proste pytanie. Więc jest prosta odpowiedź. Jest prosta odpowiedź. Jest prosta odpowiedź. Jest prosta odpowiedź. Zawsze działaliśmy. Szanowny panie redaktorze, zawsze działaliśmy zgodnie z prawem, zgodnie z naszym sumieniem i zawsze walczyliśmy z korupcją i będziemy walczyli z korupcją i właśnie za walkę z korupcją jesteśmy szykanowani. Dziękujemy bardzo. Niczego się nie boję. Bardzo dziękujemy. Niczego się nie boję. Dziękujemy bardzo. Damy radę. Obejrzeliśmy właśnie konferencję prasową Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Ja się nazywam Jakub Wątor, jest ze mną Mateusz Baczyński. Witamy ponownie w studiu goniec.pl. Konferencja, która dotyczyła wyroku skazującego, który zapadł dzisiaj, dosłownie godzinę temu, a wyrok dotyczy właśnie Kamińskiego i Wąsika, obecnych posłów, ale dotyczy spraw sprzed lat 16 i afery gruntowej. No właśnie, Mateusz, może w kilku słowach przypomnimy, czego dotyczyła tamta afera. Generalnie sprawa afery gruntowej dotyczyła Andrzeja Lepera, ówczesnej koalicji, którą tworzył PiS, Samoobrona i Liga Polskich Rodzin. Tam generalnie chodziło tak w skrócie o to, że służby też wtedy pod przewodnictwem Mariusza Kamińskiego chciały udowodnić, że Andrzej Leper przyjmował łapówki za odrolnienie działki na Mazurach, tudzież działek, no generalnie stąd się wzięła ta nazwa afery gruntowej. I nic w tej sprawie tak de facto się nie udało służbom Kamińskiego udowodnić Andrzejowi Leperowi. Niemniej jednak potem w 2015 roku ta sprawa trafiła do sądu, przede wszystkim za sprawą nowego szefa CBA, czyli Pawła Wojtunika. Mimo że wcześniej jakby sąd ubiegał się o materiały operacyjne z tej sprawy, Mariusz Kamiński jako szef CBA tych materiałów nie chciał udostępnić. Zasłaniał się klauzulą tajności, przez to ta sprawa nie mogła ruszyć. Dopiero w momencie, kiedy Paweł Wojtunik został szefem CBA, on te materiały w całości do sądu udostępnił, ponieważ po ich weryfikacji stwierdził, że rzeczywiście Mariusz Kamiński, również pan Wąsik i ich podwładni naruszyli prawo, robiąc operację przeciwko Andrzejowi Leperowi w kontekście właśnie tej tak zwanej afery gruntowej. No i okazało się, że Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński zostali skazani. Niemniej jednak no, doszło do rzeczywiście dość zaskakującej sytuacji, ponieważ uniewinnił ich Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda, świeżo upieczony, wtedy to była jedna z jego pierwszych decyzji. No chyba mógł, tak twierdził. No właśnie tutaj pojawia się ten spór prawny, tak, który w końcu został rozstrzygnięty na niekorzyść prezydenta Andrzeja Dudy, no bo jakby w momencie, kiedy mamy wyrok pierwszej instancji, no to formalnie taka osoba, czy też osoby są niewinne, dlatego że wyrok pierwszej instancji jest wyrokiem nieprawomocnym, Szanowni więc Państwo, no ciężko musi uniewinnić... być prawomocny, żeby no był dokładnie. Wskazanym. Ciężko uniewinnić kogoś, kto jest niewinny w świetle prawa, tak? Więc to, tak. To w ogóle rzeczywiście... Tak, nawrócić bieżącego. Tak, absurdalna sytuacja. No, sprawa potem tam rzeczywiście przewijała się między innymi przez Sąd Najwyższy, przez Trybunał Konstytucyjny i tak dalej. Nie będę tutaj tego wszystkiego przewoływał, bo to rzeczywiście był taki prawny ping-pong. Natomiast summa summarum, generalnie sprawa finalnie trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie i dzisiaj mamy finał tej sprawy. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani na 2 lata więzienia i 5 lat zakazu pełnienia funkcji publicznej. A nawet 10 bym powiedział lat, z tego co widziałem. Z tego co ja słyszałem to 5 lat,
W tamtym poprzednim wyroku otrzymali 10 lat. To widocznie to. Więc to może z tym ci się skojarzyło? Tak, pomieszały mi się wyroki. Natomiast wiesz co, powiem ci szczerze, że ja osobiście byłem zszokowany tym, co usłyszałem na tej konferencji prasowej, ponieważ... No właśnie, chciałem o to zapytać. Tak, ponieważ... Establishment rządny władzy wziął się za Kamińskiego i Wąsika, tak twierdzi poseł Kamiński. Znaczy ja mam wrażenie, że... Być może to jest kwestia szoku jeszcze po usłyszeniu wyroku, być może pan Mariusz Kamiński jeszcze nie do końca wie, w jakiej sytuacji się znajduje, ale mówienie o tym, że on tego wyroku nie uznaje, że wyrok, prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie jest bezprawny, że sprawa została zamknięta przez prezydenta Andrzeja Dudy, że on tego wyroku nie będzie respektował, znaczy dla mnie to jest jakieś takie w ogóle, nie wiem, anarchistyczne bardzo podejście do państwa prawa, ale tak mówiąc zupełnie poważnie, to oczywiście może mówić takie rzeczy, natomiast fakty są zupełnie inne i warto też podkreślić, że z automatu w momencie, kiedy oni te wyroki otrzymali, stracili też immunitety, wszystkie uprawnienia z tym związane. Po prostu nie są de facto posłami, stracili mandat poselski. No mi się ten występ na konferencji prasowej posła Kamińskiego kojarzył po prostu z 4 RP. Może on jeszcze jest, wiesz, 14 października w świecie, w którym jest przed wyborami i w którym takie rzeczy można było mówić i tak wyroków sądów można było nie respektować. Natomiast... Tak, zwłaszcza, że Mariusz Kamiński jeszcze, przepraszam, wejdę ci w słowo, no widać jakby tą dużą frustrację u niego, no bo mówienie też do dziennikarki Gazety Wyborczej, Justyny Dobrosz-Oracz, że między innymi dzięki niej w Polsce będziemy mieli więźniów politycznych, no to jest jakiś absolutny absurd. No aczkolwiek skandal, rozumiem rozgoryczenie, tak, i to jest po prostu skandal. Ciekawy jestem rzeczywiście, jak w tej całej sytuacji zachowa się Mariusz Kamiński, jak zachowa się Maciej Wąsik, gdy już ochłoną. Jestem ciekawy, co też w tej sprawie zrobi prezydent Andrzej Duda, no bo on teoretycznie może ich teraz ich może tak naprawdę ułaskawić. Teraz legalnie może ich ułaskawić, tak, bo są już faktycznie winni prawomocnie skazani. Tak, no tylko skoro Mariusz Kamiński mówi, że sprawa została już zamknięta i ona została zamknięta przez przez prezydenta Andrzeja Dudy i że on nie respektuje tego wyroku, bo wyrok jest bezprawny, no to rozumiem, że nie będzie się ubiegał o ułaskawienie u prezydenta Andrzeja Dudy, no bo wtedy zaprzeczałby sam sobie. Więc to jest rzeczywiście istne trzęsienie ziemi, bo jednak mówimy o politykach niezwykle ważnych. Tu jest też ciekawy aspekt, na który zwrócił Paweł Wojtunik, z którym rzeczywiście rozmawiałem tak naprawdę bez momentem. Żeby cię zareklamować, na serwisie goniec.pl mamy już artykuł Mateusza Baczyńskiego właśnie tutaj obecnego, w którym mamy już reakcję Pawła Wojtunika, byłego szefa CBA, na ten dzisiejszy wyrok sprzed godziny, w którym mówi, co on o tym sądzi i jak na niego... Jak to odebrał? Proszę, kontynuuj. Tak, rzeczywiście dla Pawła Wojtunika, byłego szefa CBA, byłego szefa CBŚP, to jest bardzo ważny wyrok, dlatego że po pierwsze on, tak jak już tutaj wspominałem, de facto tą sprawę zainicjował. On był jednym ze świadków w tej sprawie, świadków niezwykle ważnych. I według niego właśnie za tą sprawę, za to, że ona trafiła na wokandę, służby Kamińskiego po prostu mściły się na nim przez ostatnich 8 lat. Warto tutaj przypomnieć, że Paweł Wojtunik rzeczywiście tych spraw miał bardzo dużo. Tak naprawdę de facto w żadnej z nich nie udało mu się przez te 8 lat niczego udowodnić. Więc jakby był też na pewno rozgoryczony tą całą sytuacją. No powiedział, że dzisiaj ma poczucie wreszcie, że sprawiedliwości stało się zadość. Tak de facto po 16 latach. No w końcu afera gruntowa miała miejsce w 2007 roku. No i rzeczywiście jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko teraz będzie wyglądać. Wyglądało, jak na to zareagują też władze Prawa i Sprawiedliwości, chociaż tutaj nie mam wątpliwości, że pewnie będą się dalej będzie ta retoryka więźnia politycznego, więźniów politycznych i mszczenia się za ściganie korupcji. No okej, wszystko fajnie. Pan Mariusz Kamiński mówi, że to zemsta establishmentu za to, że oni ścigali korupcję. No ale przypomnę, że z afery gruntowej nic nie wyniknęło. Jeszcze zrozumiałbym, gdyby Mariusz Kamiński powiedział tak, na przykład znaleźliśmy twarde dowody
na korupcję Andrzeja Lepera i innych ważnych osób w państwie i za to spotkana zemsta, ale no jakby niczego w tej sprawie nie udowodniono, więc no ciężko też tutaj de facto mówić o jakiejś zemście tego wyszlonego establishmentu. Tak. No szalony dzisiaj mamy dzień, proszę Państwa, w zasadzie to ten dzień zaczął się wczoraj, bo już wczoraj była okupacja TVP, która trwa i dzisiaj. Dzisiaj rano także wyrok skazujący dla posłów Kamińskiego i Wąsika. A to dopiero początek. Ledwo przekroczyliśmy południe. Przed nami jeszcze wiele godzin obrad Sejmu i zapewne wiele ciekawych zdarzeń, informacji, decyzji, a może nawet jakichś wyroków. Bardzo dziękujemy. Mateusz Baczyński, Jakub Wączor, to bardzo. Był serwis Raport Gońca. Zapraszamy już jutro.